Artur Barciś Show, czyli spotkanie z popularnym aktorem w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy. W programie m.in. aktorskie anegdoty i piosenki. Zobaczmy, czym piątnicką publiczność zaskoczy Artur Barciś. Proszę Państwa, przed Państwem Artur Barciś. Światła zaczą trzą, już wszystkie miejsca zajęte są. Już czas, więc uśmiech znów rzuć na twarz i znów masz szansę jeszcze. Panie Arturze, skąd wziął się pomysł, aby organizować takie show? Z potrzeby. Ciągle dostaję jakieś zaproszenia, żeby przyjechać, spotkać się z widzami. I chciałem to ubrać nie w takie spotkanie, że po prostu siedzę i odpowiadam na pytania, tylko żeby coś o sobie opowiedzieć, a jednocześnie przybliżyć widzom teatr, a właściwie kulisy teatru, kulisy pracy aktora w sposób zabawny, anegdotyczny, z piosenkami, które o tym opowiadają, o różnych wpadkach, o dykcji, o dowcipach, jak aktorzy robią sobie na scenie. To wszystko jest, z tego co wiem, bardzo ciekawe. Jednocześnie jest to spotkanie ze mną. Bo to są najlepsze sery w Polsce, w Piątnicy. Ja tak coś mi się obiło, bo ja czasami też robię zakupy, więc tam widzę, że robię z Piątnicy. Ale że najlepsze to nie wiedziałem. I żona mi kazała, żeby znaleźć fabryczny sklep i ja znalazłem ten fabryczny sklep, Żeromskiego 5 Łomży. Jest, tylko że niestety droga z Warszawy do Łomży. Młodzi widzowie kojarzą pana bardziej z takich ról humorystycznych, ale starsi znają też pana z ról bardziej poważnych. Który pan bardziej lubi? Ja myślę, że lubię jedne i drugie. To nie dzielę w ogóle takiej kategorii. Dla mnie rola jest dobra wtedy, kiedy jest dobrze napisana. A czy ona jest komediowa, czy dramatyczna, dla mnie nie ma większego znaczenia. Szczególnie, że ja role komediowe traktuję jak dramatyczne, bo w dobrej komedii to, co się dzieje z postacią, to wynika tylko z kontekstu. Ona jest zabawna z kontekstu, ale z punktu widzenia tego człowieka, któremu się zdarzyło, to co mu się zdarzyło, takiemu norkowi, który się tam ugrzązł w czymś albo bardzo się starał, tylko mu nie wyszło, tam nie ma nic śmiesznego z jego punktu widzenia. Więc ja jako aktor muszę grać taką postać śmiertelnie poważnie i dopiero to jest śmieszne. No chyba z kobietą czasami lepiej, przyjemniej z kobietą niż z facetem. Nie rozwija pan. Ale ja się dziwię taką piękną żonę, pan ma, że ja też za sekretarkami się nie oglądam. No to niech pan spróbuje. I cóż, że ze Szwecji? I cóż, że ze Szwecji? Prawda, to może żona. I cóż, że ze Szwecji? Dobrze! Bardzo, a wszyscy? I cóż, że... Po tylu latach na scenie, jak może pan ocenić swój życiowy wybór? Jak najbardziej. Zawsze chciałem być aktorem. Od dziecka marzyłem o tym, żeby być aktorem. Czułem, że nieskromnie powiem, będę potrafił to robić. I że będzie mi to sprawiało przyjemność, i że będę mógł się z tego utrzymać, i że mam szansę odnieść jakiś sukces. Nie wszyscy w to wierzyli, ale ja wierzyłem w to bardzo mocno. Chociaż ostatnio też zajmuję się reżyserią, to mi też sprawia ogromną frajdę. Jest mój wyraz troski o spółgłoski, o ojczysty język polski. Mozolna już na głupy język zdrów, bezbłędnie moje słowa niósł. Ze sceny, estrady, ekranu i stąd wargowo, zębowo eliminują głod. Więc gęba, kępa, kędy, dęba, ręka, pędy, rębak, stęka, zęby. Może zdradzi nam pan jakieś plany na przyszłość w związku z działalnością artystyczną? Jakichś planów nie mam szczególnie. Ja nie gram ostatnio w filmach, kino mnie omija. W najbliższym czasie będzie się premiera filmu Czuwaj Roberta Glińskiego, w którym gram taką drugoplanową rolę księdza.
Zagrałem ostatnio w Sztuce Kochania, ale to wszystko są epizody, jakichś dużych ról mi nikt nie proponuje, ale nie narzekam, bo bardzo dużo pracuję w teatrze. W tej chwili gram w ponad 10 różnych sztukach, w różnych teatrach i to mi sprawia wielką przyjemność. Spełniam się jako aktor z całą pewnością. Gram też w serialu M jak Miłość, jeżeli są jacyś wielbiciele serialu M jak Miłość, to ostatnio będę się pojawiał częściej. Nagle mąż wpada, cały zdziajany, spocony i żona mówi, a coś ty taki zdziajany i spocony? A nic, nie miałem trening tenisa. A, no to idź do łazienki myśl. No i wszystko jest w porządku, jeżeli mu się nie zdarzy sypka literowa, czyli zamiast T nie powie P. Bo ona mówi, a co się taki zdziajany, spocony? A nie, miałem trening penisa. I teraz uważajcie, widz nie wie, że on się pomylił. Nazywam się Artur Balciś i wszystkim czytelnikom portalu My Łomża albo My Łomża życzę samych miodowych lat. Wszystkiego dobrego.